Dzień dobry, tu ja mówię. Taka dość przykra sytuacja, proszę Państwa, spotkała wczoraj i trzyma do dzisiaj. Mianowicie okazało się, że wczorajszy film nagrany na polskim, na kanale Polska Chata osiągnął jakieś rekordowe zasięgi. Teraz to już chyba z 25 tysięcy odbiorców go obejrzało. No a wszystko to jest zasługą Fuksa. Popularnie też zwanego czarnym, czyli psa. Ja się nie nadaję do tych wszystkich zabawek YouTube'owych. Część z Państwa mnie namawiała, żeby trzymać ten kurs i ocieplać wizerunek za pomocą psa. No, ocieplania wizerunku nadaje się też kot. Był taki prelegent, który korzystał z usług kota i opowiadał z kotem na kolanach różne ciekawe albo mniej ciekawe historie. No to nie przejdzie. Ani z lakiem, ani z fuksem to nie przejdzie. Chociaż na starych kolanach to one potrafią leżeć dość długo, ale na moich jakoś nie. Ożywiają się w rozmaity sposób. Wymyśliłem kompromis. One sobie będą tutaj chodziły. Jak przyjdą, to przyjdą. Jak nie przyjdą, to nie przyjdą. Także dzisiaj się też rozwiąże zagadka, czy to treść odcinka i osoba prelegenta powoduje, że ludzie są zainteresowani tym, co się dzieje na kanale Polska Chata, czy to ocieplanie wizerunku z udziałem psa jednego czy drugiego, bo mam dwa, oba znajdy. Jeden fuks, drugi laki, jeden ryży, drugi czarny. A jak już jesteśmy przy ryżym, proszę Państwa, to na chwilę zostańmy. Chociaż niekoniecznie bohaterem będzie akurat ten polityk, który się Państwu tak oj nieładnie, tak od razu skojarzył. Będzie to cała grupa polityków od lewa do prawa, ale w kontekście jednego przykładu z życia politycznego, no, z którym jakoś sobie przez wiele dni nikt nie potrafi poradzić. Mianowicie nikt nie wie, kto jest autorem projektu tzw. ustawy wiatrakowej. Jedna strona twierdzi, że to jest granda i w ogóle chce powołać komisję śledczą, bo politycy zazwyczaj krzyczą albo prokuratura, albo komisja śledcza. A druga strona twierdzi, że to afera wymyślona przez stronę pierwszą, która nie potrafi się pogodzić z porażką w wyborach, która to porażka była zwycięstwem, ale odebrała możliwość stworzenia rządu w ramach większości koalicyjnej i sejmowej. No a prawda jest taka, proszę Państwa, że do dziś poza jednym pracownikiem, nieszczęśnikiem z Centrum Informacyjnego Rządu, czy z Kancelarii Sejmu, chyba z Kancelarii Sejmu, no to poza tym pracownikiem, który widniał jako autor, ale pliku, jako publikator, może tak, osoba, która opublikowała plik z tym projektem ustawy i któremu to przez pewien czas dziennikarze i politycy przypisywali autorstwa, no to nic nie wiadomo. Marek Suski gdzieś wygrzebał jakiegoś autora, ponoć pod presją przyznali się, że to jakiś człowiek z jakiejś organizacji pozarządowej ten projekt sporządził, ponoć gdzieś tam jakiś research nawet zrobili politycy PiS. Okazało się, że to chyba jest jakiś prawnik reprezentujący firmy energetyczne. No i tak ta zabawa trwa. Tymczasem, proszę Państwa, my mamy coś takiego jak ustawa lobbingowa. No i może zanim o niej powiemy, o ustawie lobbingowej, to powiedzmy parę słów, czym jest ten słynny lobbing, bo to czasami wiecie Państwo, wszyscy używają słowa, czy miotają nim na oślep. Na przykład jest taka anegdota z Adamem Michnikiem, który wszędzie widział antysemityzm. A przy okazji któregoś z procesów o zniesławienie czy naruszenie dóbr cywilnych w końcu zapytano Adama Michnika, to znaczy obrońca jednego z oskarżonych, zapytał, czy pełnomocnik jednego z pozwalanych zapytał pana Michnika, co to jest antysemityzm, no i ten ponoć się rozłożył całkowicie na tej definicji. No więc lobbying, proszę Państwa, to jest wywieranie wpływów na administrację państwową w celu uzyskania konkretnych rozwiązań dla podmiotów prywatnych funkcjonujących w ramach gospodarki.
Tak, zdaje się, że prawie dokładną definicję podałem, taką jaką tam podają słowniki, encyklopedie czy inne Wikipedie, może z jakąś tam lekką, nutką innowacji, ale mniej więcej chodzi o to, że lobowanie to właśnie wywieranie presji. To jest bardzo ważne, proszę Państwa, bo prawie wszystkie definicje podają to w takich kategoriach właśnie, czy używają w takim kontekście, że jest to wywieranie presji na organy państwowe celem przyjęcia rozwiązań korzystnych dla poszczególnych grup tam producenckich i tak dalej, i tak dalej. No i mamy w tej ustawie lobbyingowej, proszę Państwa, wszystko. Ta ustawa mówi o tym, że ona zdaje się w 2005 roku powstała. Mówi o tym, że jak najbardziej lobbying to nie jest nic złego, pod warunkiem, że będzie to lobbying transparentny. No i trzeba tam spełnić szereg wymogów. No oczywiście pod takim projektem ustawy, która wchodzi do Sejmu ze znaczkiem lobbying, musi się ktoś podpisać, czyli przedstawiciel reprezentujący konkretny podmiot. Musi być to uzasadnione nie tylko prywatnym interesem tego podmiotu, który próbuje wprowadzić takie czy inne rozwiązania, ale musi być to też uzasadnione interesem publicznym. Jest cały rejestr, proszę Państwa, z osób i podmiotów, które zawodowo zajmują się lobbyingiem. Przy tej okazji kolejna anegdota. Niejaki Jakub Bieg, znany dowcipniś prawny, kiedyś odpisał jednemu z użytkowników na portalu X, że go pozwie czy oskarży z prywatnego aktu oskarżenia. Na litość boską, proszę Państwa, ja Was błagam, proszę. Nauczcie się rozróżniać te pojęcia. Pozew to jest proces cywilny, akt oskarżany, a prywatny akt oskarżenia to jest proces karny. Nie można kogoś pozwać do sądu karnego. To jest taka maniera dziennikarzy, która mnie doprowadza do szału, a później niestety jest powierzchowna przez wielu użytkowników. No więc pan Wiech odpowiedział temu użytkownikowi, że go pozwie, jeśli będzie powtarzał, że pan Wiech jest lobbystą, ponieważ pan Wiech nie widnieje właśnie w tym rejestrze. Wątpię, aby pan Wiech sam wpadł na to, pewnie z mecenas Zosią tutaj się konsultował, no ale to też jest doskonały przykład, proszę państwa, na to, jakim to wszystko jest, jaką to wszystko jest fikcją. To znaczy fakt, że ta ustawa jest bezimienna, czy nie posiada autora, albo autor się wstydzi przyznać do tego projektu. Fakt, że tą ustawę przepychają posłowie, no należy się domyślać, że nie bezinteresownie, bo gdyby tutaj wszystko było czyste, jasne, klarowne i transparentne, to nie byłoby najmniejszego problemu ze wskazaniem autora, nie byłoby najmniejszego wskazania, problemu ze wskazaniem interesu publicznego, nie tylko interesu poszczególnych podmiotów. A ten problem jest i to gigantyczny. No i wreszcie, gdyby funkcjonowała ta nieszczęsna, ale jak się okazuje, fikcyjna ustawa lobbingowa, no to ten projekt właśnie byłby opatrzony w te wszystkie atrybuty, o których mówi ta ustawa. Czyli można, proszę Państwa, napisać każde prawo, można napisać każdą ustawę i później, no, tacy ludzie, no, którzy, jakby to ująć, no, cwaniacko nieco podchodzą do rozmaitych interpretacji wykładni prawa, mogą stawiać pod ścianą, pod prawdą ścianą swoich krytyków, mówiąc o tym właśnie, że nie może być mowy o jakiejś działalności lobbyingowej, bo tego czy tamtego nie ma w oficjalnym rejestrze lobbyingowym. To jest oczywiście bzdura, bo definicja lobbyingu nie mówi ani słowa o tym, że taki człowiek musi być koniecznie umieszczony w rejestrze osób zajmujących się zawodowo lobbyingiem. No pan Wiech może być, tak jak zresztą jest w mojej ocenie we wszystkich innych dziedzinach, amatorem lobbyingowcem. I takim amatorem lobbyingowcem oczywiście jest, bo ta jego działalność publiczna w ewidentny sposób zmierza do tego, aby wywrzeć presję na organach państwowych do przyjęcia konkretnych rozwiązań, na przykład rezygnacji z węgla jako źródła energii. To jest najczęściej pojawiający się postulat u pana Wiecha. Na zastąpienie tego, przepraszam, tak zwanymi OZE, no i energią atomową, to jedyna pożyteczna rzecz, jaką w mojej ocenie robi, jak mówię, w przestrzeni publicznej, to, że lobbuje. Zapraszam, panie Wiech, na salę sądową, jeśli nie jest pan w stanie unieść i tej sympatycznej krytyki, czy tego sympatycznego stwierdzenia faktu. Jedyna rozsądna rzecz, jaką w przestrzeni publicznej robi Jakub Wiech i lobbuje,
To jest lobbying na rzecz elektrowni atomowych, które w mojej ocenie są w Polsce niezbędne i wiem, że już 1000 razy słyszałem od rozmaitych krytyków, którzy tam dostrzegają, nie wiem, niesamowite zagrożenie dla zdrowia, ponieważ wiatraki szumią i wydzielają jakieś tam ultradźwięki, ale kompletnie im to nie przeszkadzało, czy mało im to przeszkadzało, że no, że niestety ta działalność oparta na tradycyjnych źródłach energii, które musimy bronić, żeby było jasno, to ona nie jest obojętna dla zdrowia i rzeczywiście wszystkie te związki siarki, czy dwutlenku węgla, czy innej sadzy, innych związków ołowiu, to całe świństwo, które mamy też w pożywieniu, jest znacznie większym zagrożeniu niż gdzieś tam szumiące wiatraki, co nie znaczy, że ja tu lobbuję na rzecz wiatraków i zgadzam się z tymi przepisami, które mówią o tym, że 300 metrów od chałupy można coś takiego stawiać. Ja przeciw wiatrakom jestem z powodów rozsądnych, a nie wydumanych medyczno-ultradźwiękowych. Otóż jest to maź na szczury. To jest coś, co w żadnym stopniu nam nie zapewni bezpieczeństwa energetycznego, a więc wręcz przeciwnie, wprowadza nas w pułapkę energetyczną i dlatego to należy krytykować i absolutnie się temu przeciwstawiać. Nie na takiej zasadzie, że w ogóle i nigdzie, bo być może w jakichś miejscach, gdzie to są odpowiednie warunki atmosferyczne, nie wiem, w jakichś wyżynach, stokach górskich, oczywiście nie objętych parkami przyrody, ma to jakieś zastosowanie. Natomiast stawianie tego po polach, tak jak ja tutaj mam w okolicy postawione, gdzie to przez 80% czasu stoi i nic nie robi i ma nam zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, to jest oczywiście bzdura. No tak czy inaczej, proszę Państwa, jedno to wszystko razem wzięte jest jedną wielką fikcją. Przykład tej ustawy wiatrakowej pokazuje dobitnie, proszę Państwa, że lobbyści mają w głębokim poważaniu obowiązujące przepisy. Oni nie chcą robić tego oficjalnie, nie chcą się ujawniać, bo wiedzą, że odbiór społeczny tego zawsze będzie w większości krytyczny. No więc robią takie zabiegi, jak robili zawsze, czyli pod stołem, gdzieś tam w kuluarach, w kuchni politycznej odbywają się takie procesy, jak pisanie tego rodzaju ustaw, i później nie ma chęty do tego, żeby się przyznawać do tego, kto jest konkretnym autorem danego projektu, a nie ma chęty, bo wiadomo, że nie było to robione w czystych warunkach. Zdaje się, że akcja pod tytułem Psy się uda, ponieważ stara puka do drzwi, ale słyszy, że ja mówię. No to czeka grzecznie, żeby nie zakłócić planu i kadru. No ale ja, ponieważ ja jestem wspaniałomyślnym, wyrozumiałym, kochającym mężem, to będę już zmierzał do finału, żeby wpuścić starą do chałupy i żeby się psy ucieszyły już oficjalnie. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Fikcja, jedna wielka fikcja, a lobbying działa najskuteczniej od kuchni politycznej, od zaplecza politycznego, tam gdzie nie ma świateł kamer, tam gdzie ma ludzkich oczu, tam gdzie nie ma kontroli społecznej tak naprawdę, bo to w takich warunkach niestety to, proszę Państwa, da się przepchnąć najszybciej i najbezpieczniej. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.